Cześć, dzień dobry, witam w trzecim tygodniu mojej diety pudełkowej. Rezultaty w tym tygodniu są małe, bo to jest tylko 0,3 za cały tydzień. I już Wam powiem dlaczego, bo waga szła dużo ładniej w dół, ale teraz 4 dni miałam intensywnych treningów, ponad 2 godziny na siłowni, związanych też z zajęciami siłowymi, a wczoraj miałam trening z trenerem personalnym, który mnie zmiażdżył. Do tego stopnia, że teraz ledwo po schodach chodzę. Także wiadomo, po zakwasach często może waga być podwyższona na drugi dzień. Także nie panikuję i mam nadzieję, że dzisiaj będę miała dzień reset, że jak odpocznę, to będzie lepiej jutro z wagą. Także ja nie panikuję. Wiadomo, chciałoby się zobaczyć ten spadek większy, ale tak czy siak, byle do przodu, prawda? Dzisiaj na śniadanie mam kanapeczkę, zwykłą brązowy chlebek i jest z szynką i pomidorem. Na drugą przerwę mam szejka, mango i malina. Później mam obiad chicken teriyaki z ryżem. Później mam mały kawałek fit cheesecake'a, sernika. I na kolację mam sałatkę z jajkiem i łososiem. Także brzmi smacznie. Mam nadzieję, że będzie tak samo smakować, a nie tylko brzmieć. Także pa! To później miałam tego już nie mówić. A nie, zrobiłam pomyłkę, bo właśnie sobie chciałam zrobić datę, schudłam pół kilo. Pół kilo, nie 300 gram. Już brzmi lepiej, co nie? Pół kilo spadek za tydzień. Hej, dzień dobry. Jest poniedziałek, drugi dzień tygodnia. Wczoraj dieta była bardzo, bardzo, bardzo pyszna, szczególnie ta sałatka, łosoś, jajko, po prostu rewelka. I co? Ledwo chodzę. Zakwasy są mega. Jednak trening z trenerem sprawił, że nie mogę chodzić. Po schodach to jest w ogóle komedia i waga też idzie do góry. Mam dzisiaj 0,4 w górę. Wczoraj też było w górę, ale nie panikuję, powiem, że diety się trzymałam i przeczytałam około miliona różnych artykułów na temat tego, że od 24 do 72 godzin po ćwiczeniach waga rośnie, ponieważ cały ten proces, który zachodzi, kiedy to mięśnie się reperują po ciężkim treningu, zatrzymują wodę, także trzeba się liczyć z tym, że waga pójdzie do góry. Także co, nie panikuję, czekam, bo czasem jest tak, że potrafię waga iść troszeczkę w górę, żeby nagle pierdyknąć tak porządnie i na to liczę. Przepraszam, także co, zobaczymy. Dzisiaj, słuchajcie, na śniadanie mam kanapkę z szynką i jajkiem, zobaczcie. Bardzo fajnie jest napakowana. Później już spojrzę sobie, wiecie, na telefon, co ja dzisiaj mam do jedzonka, bo mam zrobione specjalne. Później mam ananasowy shake, słuchajcie. Później mam kurczak curry. Mam czekoladowy brownie. Słuchajcie, ja Wam pokażę może tu z telefonu, jak to wygląda. Zobaczcie na to z taką maliną. No wygląda to mega. Więc to będę miała czekoladowy brownie. I na kolację mam mozzarellę z arbuzem. Także ja miałam, uwielbiam i mozzarellę, i arbuz. I szpinak tam też jest. Także zobaczymy, jak będzie. I co? Mam nadzieję, że jak jutro się do Was odezwę, to już będzie bez zakwasów, bo dzisiaj muszę zrobić trening. Wczoraj nie było. Chyba, że naprawdę te nogi mi nie przejdą, no to nie będę się męczyć i zrobię po prostu 2 dni resetu. A do trenera personalnego chyba nigdy nie wrócę, bo ja nie lubię czegoś takiego, że jest mocny trening i później parę dni nie mogę nic robić, bo dla mnie to się mija z celem. Także co? Żegnam się z Wami. Pa! Done your audits yesterday. Dzień trzeci, dieta pudełkowa. Wczoraj, kochani, to menu, które widzieliście, było rewelacyjne. Shake ananasowy brzmi prosto, a to była jedna z najlepszych rzeczy, jakie w życiu wypiłam, zjadłam, nie wiem jak to powiedzieć. To było przepyszne. Bardzo fajnie zrobiony obiad. To było chicken curry. Bardzo fajnie.
Bardzo mi smakowało. Sposób, w jaki oni robią kurczaka, jest po prostu niesamowity. Ja go uwielbiam. Deser to w ogóle magia. Brownie z malinką, miami. I sałatka arbuz mozzarella. Wiele osób mówi, że przez wzgląd na takie sałatki na przykład by się nie zdecydowało. Nawet w komentarzach w poprzednim filmiku było, że tam mozzarella z winogronem bodajże. Ja ogólnie też myślałam, że ja takich smaków nie lubię, ale naprawdę to jest smaczne. Na przykład z winogron przepyszne. Na przykład powiedzmy rozwiązanie, jeżeli sałatka watermelon mozzarella nam nie smakowały, bo to połączenie nie jest fajne. Dla mnie było średnie, dlatego co ja zrobiłam? Uwielbiam arbuza i bardzo lubię fetę, także po prostu zjadłam je osobno. Także słuchajcie, naprawdę warto zamówić sobie taki catering, bo trzeba zaryzykować. Nie zawsze, wiadomo, każdy ma inny smak i by było dziwne, gdyby tak 150% produktów pasowało. No zdarzy się na pewno coś, że komuś coś nie pasuje, to nie ze względu na to, że catering nam źle przygaduje, ale po prostu danej rzeczy nie lubimy. Ale można zawsze znaleźć rozwiązanie, tak jak w mozzarelli i arbuzie, że po prostu można zjeść je osobno. Wczoraj też zrobiłam sobie trening w domu, a nie na siłowni, bo dalej te zakwasy mnie męczyły. Plus pojechałam na basen i słuchajcie, taki na basenie mocny trening 30 minut, 30 okrążeń, praktycznie bez zatrzymywania się, 25 metrów basen i dzisiaj na wadze mam 600 gram mniej, także jest dobrze, nadrabiam te zaległości po wzroście wagi, po zakwasach, także myślę, że jak te zakwasy mi zejdą do końca, myślę, że stanie się to dzisiaj, to jutro będzie kolejny spadek i wreszcie będę na normalnym minusie, chociaż i tak jestem na minusie, bo teraz mam trzeci tydzień i już w tym momencie mam, nie chcę Was skłamać, chyba 2,1 kg w dół. Także jest naprawdę dobrze. I co? Zobaczymy, jak będzie dalej, ale myślę, że będzie bardzo dobrze. Hey everybody, so it's Tuesday today and my workout is complete, but now time to go for a swim. Hey, good morning, Tuesday morning, so I wish you all a very, very good day. Remember, keep smiling, that costs you nothing. Look at that beauty, it's a tuna and egg salad. Amazing. It smells really, really good. Cześć, witam Was. Środa, dzień ostatni mojej pracy. Chciałabym nawiązać na początek do wczorajszego menu. Po prostu to było takie dobre, słuchajcie. Wszystko, w ogóle obiad, słuchajcie, leczo z indykiem, mega dobre, mega. Deser przepyszny, sałatka wieczorna, rewelacja, naprawdę super. Później wczoraj zrobiłam trening, a potem poszliśmy jeszcze na basen. Zakwasy nadal są, a waga się bawi ze mną w kotka i myszkę i pokazała 200 gram więcej. Nie przejmuję się, iż wiem, że to są po prostu też hormony, bo jestem na 10 dni przed okresem. To jest dla mnie zawsze najgorszy okres, jeżeli chodzi o gubienie wagi, także nie poddaję się, ignę dalej, wiem, że w przyszłym tygodniu to wagę spadnie jeszcze bardziej. Także co, dzisiaj mam też bardzo pyszne menu, zresztą to już jest norma. Nawet nie pamiętam, co tam jest wszystko, wiem, że mam jakiegoś orzechowego szejka drugiego. Na obiad mam, słuchajcie, kotleta devil-eye, sałatka i frytki ze słodkiego ziemniaka. Mam deser z nasionami chia, migdałowo-wiśniowy, w ogóle wow. Teraz na śniadanie, słuchajcie, mam kanapeczkę z makrelą i jajkiem bodajże. Tak, makrela i jajko.
Jezu, nie będę sam na kolację, jak sałatkę grecką, feta. Także miami, miami. I co? No i tyle. Jutro się do Was odezwę, żeby Wam dać oficjalny update po 4 dniach. Także trzymajmy kciuki. Znaczy ja będę trzymać. Mam nadzieję, że chociaż coś spadnie. Do jutra. Na razie, pa. Cześć, witam Was już w ostatnim wejściu w tygodniu trzecim diety pudełkowej. Dzisiaj zaliczyłam spadek 0,4, także fajnie, no ale wiadomo, podsumowanie dam Wam w tygodniu czwartym na początku, bo jeszcze mamy 3 dni tego dnia, przepraszam. Jestem trochę niewyspana, bo z siłowni wróciłam chyba przed 11, a teraz jest 6, mamy parę spraw do załatwiania, ale to nie będę mówić o tym tutaj, bo robię daily vloga i tak, więc nie będę się powtarzać. W tym tygodniu jedzenie oceniam na plus 6. Wszystko było pyszne. Zdarzył się jeden przypadek, że mi deser nie proszę podpasował, był to ten deser wczorajszy, migdałowo-wiśniowy chia. Po prostu dla mnie było za dużo tych nasion, ale raz jeszcze nie jest to wina firmy, która robi to, tylko po prostu nie mój smak. I ktoś się mnie wczoraj zapytał, jak to jest, że no nie zawsze mi coś przypasuje. No każdy jest człowiekiem, każdy ma inny smak i trzeba się z tym liczyć, ale jak pamiętacie, przedtem mi tylko gingerbread nie smakował. Skoro biorę ten catering 3 tygodnie, po 4 dni i w każdym dniu mam 5 posiłków, czyli 60 posiłków, może 60, 20 posiłków tygodniowo, a w 3 tygodniach było to 60 posiłków i na 60 posiłków tylko 2 mi nie przypasowały, no to 58, 2. Kalkulacja jest łatwa. Boże, nie ma końca świata, jeżeli jakieś coś nam nie przypasuje. Zawsze można sobie w podobnej kaloryce coś poszukać. Dla mnie akurat to się stało w środę, także mogłam sobie zjeść coś więcej, ponieważ byłam na siłowni, zrobiłam mój rekord. Ponad 1100 kalorii spalonych na jednym posiedzeniu, byłam tam 2,5 godziny. Także mogłam sobie pozwolić na drożdżówkę zamiast tego chia i tak waga spadła. Także no, wiadomo, no trzeba mieć, słuchajcie, jakieś wyrozumienie, nie. Trzeba też rozumieć, że nie wiem, powiedzmy, jeżeli lubicie, nie lubicie kurczaka, powiedzmy. Nie kurczak, kurczaka prawie wszyscy lubią, ale no jest jakiś produkt, którego naprawdę nie lubicie, to chociaż nie wiem, jak ktoś Wam go przyrządzi, to i tak Wam nie posmakuje. Ja w tym tygodniu znowu odkryłam nowe smaki i to jest największy plus takiej diety, bo odkrywam smaki, których w życiu bym nie zjadła. Deser ze słodkiego ziemniaka. Szok, nie lubię słodkiego ziemniaka. Mega, przepyszny. Wczoraj miałam na obiad te ziemniaki, frytki ze słodkiego ziemniaka z kotletem de volaille. Boże, słuchajcie, to była po prostu petarda. Takie było to dobre, pyszne, że szok. Wyciągłam Wam to też na talerz, żeby pokazać, bo wiadomo, te potrawy na talerzu wyglądają dużo lepiej niż w pudełkach, no ale trzeba użyć swojej wyobraźni, którą wszyscy mamy, także z innymi przyprawami, potrawami, no nie wyleję szejka na talerz, poza tym wszyscy wiemy, jak szejki wyglądają. No i co, no to tyle, kończę. Jestem bardzo zadowolona z tego tygodnia, mimo tego, że oficjalnie, słuchajcie, w tym tygodniu dopiero zleciało od niedzieli 0,4 bodajże. Tak, jakoś tak, ale wiadomo, zakwasy miałam, jestem przed dniami kobiecymi, ale czuję się lekko i to jest w ogóle właśnie plus dodatkowy tej diety. To nie są tylko kilogramy, to jest to, że kiedy zawsze jestem przed okresem i czuję się jak taki, wiecie, wielki, napompowany balon. Kobiety, wiecie, jak to jest straszne. Ja na tej diecie tego nie czuję. Ja nadal się czuję lekka, zwiewna jak motyl. Także słuchajcie, naprawdę, naprawdę polecam i widzę się z Wami w następnym odcinku. Proszę bardzo o zostawienie kciuków w górę, komentarzy na dole. Dajcie znać, czy korzystacie z jakiejś diety cateringowej albo czy o tym myślicie i macie jakieś pytania, chętnie odpowiem. Oraz jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, wciśnij ten czerwony przycisk tutaj. I ja będę bardzo wdzięczna. Na razie, pa!